restauracja ekstraklasy wypadła w Lesznie okazale. Biało-niebiescy dość gładko poradzili sobie z wicemistrzami Polski, Stalą Gorzów, wygrywając 54-36. Niedzielne spotkanie rozpoczęło się od mocnego uderzenia w wykonaniu leszczyńskich Byków. Już pierwszy wyścig dostarczył kibicom wielu emocji. Wystąpili w nim w kasku żółtym Ryszard Franczyszyn, w kasku czerwonym Roman Jankowski, w kasku białym Marek Hućko i w kasku niebieskim Sławomir Rypień. Zakończył się zwycięstwem Romana Jankowskiego przed Sławomirem Rypieniem, Ryszardem Franczyszynem i Markiem Hućko. Greg, dawno nie było Cię w Lesznie. Co robiłeś w tym czasie? Pracowałeś, trenowałeś, czy może wypoczywałeś? You were not here for a long time. What did you do in winter time? What did you do up today? Well, basically all I did is I went home to visit with my family and have a good Christmas time and did a little bit of work for myself and that's really about it. I just enjoyed the time off from Speedway. Mówi, że spędził Boże Narodzenie w domu, zrobił trochę, opiekował się domem, nie miał takiej stałej pracy i wrócił do Anglii po dwóch miesiącach. Czy jesteś zadowolony z podpisanego kontraktu z Unią? Czy jest zadowolony z tego, że znowu żwoni startuje? You will be very glad you can ride for us this season. Yes, I'm very glad to be riding for Legno. I had a good season with them last year and I was really looking forward to coming back again this season. I'm just glad that they've asked me to come back for them again. Jest bardzo zadowolony, że ponownie podpisał kontrakt z Lesznem, że ostatni jego sezon żużlowy nie był taki dobry, ale ma nadzieję, że w tym roku będzie lepiej. Na jakim sprzęcie w tym roku będzie się ścigał Greg Hancock? What kind of equipment are you going to use this year? I'm going to be using the GM engines from Italy and basically the PJ chassis, which are made in England. So that's kind of the same thing I was on from last year. Ja na tym samym sprzęcie będzie startował co w zeszłym roku, to jest włoski GM. Czy ma już Greg uregulowane sprawy w Anglii, w jakim klubie będzie startował, bo ostatnio wiele kontrowersji było na ten temat? Have you signed contract with Bradley Keys? Because it was very controversial. And why? Yes, I did finally sign a contract with Craig Heath. It was very controversial because of there's a little bit of trouble with money in England, and at the moment they're supposed to be helping us to get extra sponsorship, and they were not helping me, so that's why I was slow signing the contract. But it's all worked out good in the end. Że były kłopoty finansowe z podpisaniem kontraktu, ale znaleziono kilku dodatkowych sponsorów i te problemy zostały rozwiązane. A co chciałby Greg Hancock w tym sezonie osiągnąć? Jakie sukcesy? What are you going to achieve this Speedway season? I mean 1993. Basically I want to achieve the goal that I haven't achieved yet, and that's the individual world championships, and I want to get there and I want to win that hopefully, and that'll be my goal for the season besides the American team stuff like the World Pairs and the World Team Cup. Mówi, że chciałby zostać mistrzem świata w 1993 roku i chciałby też osiągnąć to samo co w roku ubiegłym, czyli zdobyć złoto w parach i w drużynie amerykańskiej. A jaki wynik dzisiaj typuje? What do you think, who is going to win tonight? Well, I hope Lesno is going to win. It should be a good match, and it's the first one for the first division, and I feel very confident that we're going to win here today. Mówi, że jego, ma nadzieję, że Lesno wygra ten mecz. Jest raczej pewny tego, że to jest pierwszy mecz w tym sezonie. No i on zrobi wszystko, żeby wypaść w nim jak najlepiej. Dziękuję i życzę powodzenia.
Thank you, good luck. Thank you, thank you. Przed nami wyścig drugi, w którym zobaczymy w kasku czerwonym Grega Hancocka, w kasku żółtym Piotra Palucha, w kasku niebieskim Adama Łapęckiego i w białym Roberta Flisa. W wyścigu drugim ponownie triumfowali leszczynianie. Pierwszy linię mety minął Greg Hancock, drugi był Adam Łabęcki, trzeci Robert Flis i czwarty Piotr Paluch. Adam Łabęcki debiutował po rocznej przerwie w zespole Unii. Wprawdzie do rozegrania pozostał mu jeszcze jeden wyścig, ale jak oceniłbyś swój dzisiejszy występ? Myślę, że drużyna wypadła bardzo dobrze i ja też dość dobrze. A jak oceniasz poziom tego spotkania? No, dość jak ci się w ogóle jeździło? Dość wysoki, lecz wyraźnie górowaliśmy nad Stalem Gorzów dzisiaj. A uważasz, że gdyby jeździł Koczo czy któryś z zawodników zagranicznych, ten mecz potoczyłby się jakoś inaczej? Byłby może bardziej wyrównany, ale chyba byśmy go wygrali. A jak oceniasz tą jazdę w parze obok takiego zawodnika jak Hancock? Jak ci się jeździło z nim? Czuję się bardzo dobrze z takimi zawodnikami, jak mam obok siebie Hancocka czy Jankosego. Są to bardzo dobrzy zawodnicy i myślę, że w tym roku dopiero osiągną wynik taki, jak powinni. Za dwa tygodnie mecz ze Spartą Wrocław. Jak patrzysz na to spotkanie? Będzie podobny jak dzisiaj, wygrany. Przed nami wyścig trzeci, w którym ujrzymy w kasku żółtym Piotra Śwista, w kasku czerwonym Zenona Kasprzaka, w białym Marka Staszewskiego i w niebieskim Zbigniewa Krakowskiego. Trzeci zakończył się podziałem punktów. Zwyciężył Piotr Świst przed Zbigniewem Krakowskim, Zenonem Kasprzakiem i Markiem Staszewskim. Zdobywcą 12 punktów był Zenon Kasprzak. Jak ci się dzisiaj jeździło? Bo wielu kibiców już się zastanawiało, czy straciłeś te walory, które przedtem miałeś. Dzisiaj udowodniłeś, że nie zapomniałeś, jak się jeździ. Na pewno jechać potrafię. Tylko jako jedyny z tego klubu nie mam sponsora i jakoś nie mogę znaleźć ich. Gdybym miał sponsora, tak jak mają inni zawodnicy, którzy dostali od sponsora po dwa silniki lub jednym, no to na pewno bym dużo lepiej jeździł. A ty jakim sprzętem dysponujesz w tej chwili? No, wyremontowałem te dwie jawy, które miałem. Wszystkie części nowe pozakładałem. Jak sądzisz, które miejsce w rozrywkach zajmie Unia Leszno? Chcemy zrobić mistrza Polski. A dzisiejszy poziom spotkania, jak oceniasz? No, wydaje mi się, że jest dobry. Powinno być dobrze. Zwycięstwo już nie odbierze. No tak. Dziękuję i życzę powodzenia w dalszych meczach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I przed nami wyścig czwarty. Zobaczymy w nim w kasku niebieskim Adama Łabęckiego, w kasku białym Piotra Śwista, w kasku czerwonym Grega Hancocka i w żółtym Ryszarda Franczyszyna. Wyścig czwarty zakończył się zwycięstwem naszych gości 4-2. Triumfował w nim Piotr Świs przed Adamem Łabęckim, Ryszardem Franczyszynem i Gregiem Hancockiem. Na koniec podajemy listę sponsorów niedzielnego spotkania.
zakład malarski.